Witajcie kochani ze sklepu Odkrywca Historii. Chcielibyśmy się Wam pochwalić. Dzisiaj przyszła do nas paczuszka. Dotarł do nas najnowszy wykrywacz Golden Mask 7. Również i ja Was witam. Zanim opowiem Wam o funkcjach i możliwościach tego wykrywacza metali, pokażemy Wam, co znajduje się w kartonie. Zakupując wykrywacz Golden Mask 7, w zestawie mała bądź duża cewka Fighter S, słuchaweczki, takie piękne, co tam mamy jeszcze, pokrowiec na komorę baterii, pokrowiec na monitorek, no i oczywiście wykrywacz. Nie wiem, czy mi się uda wyciągnąć. O. A teraz przejdziemy do prezentacji jego możliwości oraz opowiemy o jego atutach. Działamy. Producent wykrywaczy Golden Mask przyzwyczaił nas do tego, że panel danego modelu detektora jest bardzo czytelny i zawiera szereg informacji, czyli tutaj jakby z góry, z lewej strony widzicie, od góry z lewej strony widzicie wszystkie aktualne funkcje, które ten detektor ma zastosowane przez użytkownika. Na dole jest dyskryminacja, czyli plusem i minusem zwiększamy dyskryminację. Klikając przycisk menu wchodzimy w funkcje i programy tego detektora. Producent w tym modelu zastosował gotowe programy na zasadzie włącz, wybierz program i szukaj. Programy do poszukiwań na polu, w parku, program do poszukiwań złota, jak również bicz HR. Co to jest HR, to w następnej części prezentacji Wam omówię. Oprócz tego, że możemy stosować gotowe programy w tym detektorze, możemy indywidualnie sobie zmieniać częstotliwości i inne funkcje. Poniżej mamy funkcję częstotliwości. Ten detektor ma wbudowane 4 częstotliwości, 4 kHz do poszukiwań głębokich, 14 uniwersalna częstotliwość, 24 kHz i 44. To już powoduje, że stosując te częstotliwości, wykrywacz jest bardzo czuły i wrażliwy na drobne przedmioty. Mamy tutaj funkcję wzmocnienia. W momencie, kiedy wejdziemy do Powerboxa, możemy sobie to wzmocnienie regulować w odpowiedni sposób. Tutaj funkcja threshold, bardzo istotna. Poprzez odpowiednie nastawienia tych funkcji możemy uzyskać bardzo głębokie sygnały. Pozycja sygnał to jest funkcja, która pozwala wykrywaczowi wysyłać w odpowiedni sposób sygnały w głąb ziemi od cewki, a audio to jest te podbicie tych cichych sygnałów. W momencie, kiedy podbijemy te sygnały, uzyskujemy naprawdę niesamowite efekty, natomiast wtedy wykrywacz staje się mniej stabilny, jak sami słyszycie, zobaczcie, on sobie już tam popiarduje, zmniejszając tą funkcję, on jest płytszy, ale spokojniejszy. Dyskryminacja tutaj pod funkcją dyskryminacji mamy 1-2 tony do wyboru, wszystkie metale, no i tą dyskryminację głębokościową, która też jest bardzo istotna. Tutaj możemy regulować szybkość wykrywacza albo jego głębokość poprzez zwiększanie lub zmniejszanie odpowiednich poziomów. Dźwięk, tutaj mamy w pozycji dźwięku mamy też boost, czyli dopalacz. Też to jest funkcja, która pozwala jakby podkręcić wykrywacz, żeby był mocniejszy, głębszy. Natomiast w momencie, kiedy mocno podkręcimy, oczywiście wykrywacz staje się mniej stabilny, ale ma kopa i powera. Także tutaj mamy dźwięk żelaza, dźwięk przedmiotów nieżelaznych i tony też przypisane dla żelaza i dla metali nieżelaznych. Poniżej mamy ostatnią z funkcji, nie ta strona, i tutaj warto zwrócić uwagę na tą funkcję FX Mode. Zobaczcie, to jest funkcja, która została przypisana do tego modelu. Ona, stosując tą funkcję,
jakby z automatu, uzyskujemy bardzo dużą stabilność detektora. Detektor się nie wzbudza, eliminuje wszystkie hałasy, trzaski i tak dalej. Natomiast tą funkcję można zmienić. Już tutaj wchodzimy z automatu na manual i możemy uzyskać tutaj ground balance, czyli dostrojenie do wykrywacza do gleby z pozycji manualnej, czyli ręcznej. Możemy sami sobie stosować. Tutaj musicie wiedzieć, że w wykrywaczu Golden Mask 7 i wcześniejszych modelach te funkcje ground balance można ustawiać bardzo wysoko. Ustawiając na bardzo wysoko na poziomie stabilności, ten wykrywacz ma niesamowitą głębokość. Także na to możecie zwrócić też uwagę. Funkcja stabilności tego detektora, można ją włączyć. Też to jest taka dodatkowa funkcja, która stabilizuje wykrywacz przy pracy w trudnych terenach. No i możemy też oczywiście, jeżeli chodzi o ground balance, chodzić na automacie. Wtedy wykrywacz nam się z automatu dostroi do gruntu, zapisze jakąś tam wartość i wtedy będzie można chodzić, nie myśląc jakby o ustawieniach manualnych. Tutaj jeszcze, jak zejdziemy poniżej gruntu balans, to mamy taką funkcję restartu. Możemy przywrócić wykrywacz do ustawień fabrycznych. Także bardzo prosty, intuicyjny, a skuteczny wykrywacz. Naprawdę producent w modelu Golden Mask 7 zrobił bardzo dużą poprawę w stosunku na przykład do modelu 6. Jest to niesamowicie stabilny, czuły i do tego głęboki detektor. Jeszcze ważna informacja, oczywiście przycisk Enter. Przy każdych ustawieniach musimy przycisnąć, żeby ustabilizować, znaczy żeby zatwierdzić funkcje, które sobie tam zmieniliśmy. I co? No i dyskryminację Wam pokazywałem. Światło włącza się. Światło tutaj jest na stałe. Klikając dwa razy przycisk włącznika, to światło zgaszamy lub je włączamy. Warto też tutaj nadmienić, że w modelu Golden Mask 7 została zastosowana nowej generacji sztyca karbonowa. Wygląda tak jak w poprzednich modelach, natomiast te zaciski, które tutaj widzicie, one są bardziej skuteczne. Wykrywacz nie ma żadnych luzów. Można z nim chodzić wiele godzin bez jakichś tam sytuacji, gdzie nam się coś tutaj poluzuje. Także też o to zadbał producent w tym modelu. Miałem przyjemność już kilka razy z tym moim kompanem Golden Mask 7 poruszać się w terenie. Pierwsze wrażenia takie, bardzo stabilne. To mnie w jakiś sposób ujęło, też już to mówiłem w wcześniejszych filmikach. Musiałem kopnąć tam sobie cewką o nogę, żeby zobaczyć, czy ten wykrywacz jest włączony. Jakby w podświadomości to się działo, czyli wskazuje to, że przy funkcji Ground Balance FX jest bardzo cichym, stabilnym, nie łapie jakichś tam trzasków, nie łapie jakichś anomalii i tak dalej. Przy normalnym oczywiście ustawieniu, nie przy maksymalnym wyśrubowaniu. Kolejna taka ważna uwaga, funkcja Threshold Volume dokładnie, jeżeli ściszymy, wyciszymy ją całkiem, to te głębokie sygnały ukażą się na ekranie w postaci wykresu i informacji, natomiast nie będzie ich słychać w słuchawkach. To też osoby, które zdecydują się na zakup tego wykrywacza, żeby po prostu na to zwróciły uwagę. Co do czułości, Golden Mask jest niesamowicie czułym wykrywaczem. Szybki niesamowicie, to da się od razu zauważyć od pierwszego kontaktu z tym detektorem. Natomiast tutaj mamy dwa rodzaje cewek, które są w zestawach z tym detektorem. Tak jak Ewelinka mówiła, cewka 13 na 11 cali i cewka 9,5 cala Fighter S typu 7, czyli poprzednie cewki z innych modeli nie będą pasowały. Wraz z modelem Golden Mask 7 zrobione zostały nowe ceweczki i nowe słuchawki, jak widzicie. Słuchawki, bardziej nowy design. I teraz tak, jeżeli chodzi o cewki, jeżeli planujesz częściej spędzać czas na polu, polecam, wybierz do tego wykrywacza cewkę mniejszą. Będzie miała jeszcze większą separację. Natomiast jeżeli szukasz głębokich celów, to polecam cewkę 13. 13 bardziej będzie się sprawdzała na polach,
w lasach, natomiast na terenach zaśmieconych oczywiście też, tylko że z racji jej wielkości będzie zbierała bardzo dużo sygnałów i niewprawiony użytkownik może po prostu na początku sobie nie dać rady z odbieraniem takiej ilości sygnałów czy z ustawieniami. Ustawienia bardzo proste, intuicyjne. Tak jak pokazywałem, można wybrać gotowy program do poszukiwań na polu, w parku, nad wodą, czy do poszukiwań złota, albo sobie manualnie samemu zadać wartości. Tutaj nic nie można popsuć i tak dalej. Po prostu wczytanie się w menu, instrukcje. Prosty, skuteczny, jeden z lepszych detektorów na rynku. Pewnie zadacie mi pytanie, czy wykrywacz jest wodoodporny. Nie, tego detektora nie można wsadzać pod wodę, natomiast można go użytkować podczas deszczu. Natomiast zalecam, żeby elektronikę zawsze zabezpieczyć, żeby wilgoć, która odparowuje, nie dostała się gdzieś tam między szczeliny. To dotyczy wszystkich wykrywaczy, nie tylko Golden Mask 7. Jeżeli chodzi o głębokości tego wykrywacza, gwarantuję Wam, że jest niesamowicie głęboki, dlatego że Golden Mask 7 cały czas też jest zrobiony na podbudowie analoga, a jak wszyscy wiedzą lub będą się interesować wykrywaczami, to wiedzą, że analogi są bardzo głębokimi detektorami. Powiecie analog, Alma wyświetlacz, tak. Producent mówi, że 80% w środku jest analoga, a 20% to ta część wyświetlacza, która tutaj jest. Co do tych głębokości, zrobimy oddzielny test, który Wam zaprezentujemy. A teraz pokażemy Wam, w jaki sposób wykrywacz identyfikuje cele w ziemi. Zaczynamy od srebrnej monety. Dużej srebrnej monety, markówki. Zobaczcie, jak wykrywacz reaguje. Wykres idzie w prawo, duża krecha i wysoki wykres też dodatni cyfrowy. Poproszę o następny przedmiot. Znaczy następną monetę. Pyryly. Aluminiowa złotówka. Również wartość idzie w prawo. Wysoka numeracja. Teraz guzik. Pokaż, jak to wygląda. Wykres też ładny. 40, 46 ID. Skaczące. I jeszcze co? Przedmiot żelazny, kawał żelastwa. I zwróćcie uwagę też na dźwięk. Jest inny dźwięk przypisany do żelaza. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli bylibyście zainteresowani zakupem wykrywacza Golden Mask 7, oczywiście zapraszamy do naszego sklepu. Doradzimy, podpowiemy. Link do naszej oferty, do wykrywacza Golden Mask 7 znajdziecie w opisie pod filmem. I oczywiście serdecznie Wam dziękujemy za obejrzenie kolejnego naszego filmiku. Jeżeli byście mieli pytania, tak jak tutaj mówi Ewelinka, piszcie do nas śmiało lub dzwońcie. Ewentualnie zapraszamy Was też do sklepu stacjonarnego, który mieści się w województwie warmińsko-mazurskim w miejscowości Susz 14240 Susz. Serdecznie zapraszamy. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.